Witamy. Witamy. No tak, a więc zrobiliśmy inspekcję domu, podkrywaliśmy pokoje, no wydaje nam się, statek, że tak jak być powinno. No dobra, tak jak niby powinno. I nic z tego nie wynikło. Może chodziło tylko o to, żeby tę zagadkę rozwiązać po to, żeby wydostać się z tego domu? Nie wiem. Dobra, dlatego ruszamy... Do drugiego domu. Ruszymy do drugiego domu. Czy to był dom Carterów? No ale nie wygląda z zewnątrz na spalony, nie? No właśnie. Może to jest po prostu jakiś dom przy... nie wiem. Ostatni dom na lewo. Ostatni dom przy drodze. No Wiem. Co? To była sowa. Pójdź. Sam sobie idź. O. A, święte drzewo. Tutaj się pewnie spalił dom. Ty, to jest tamten dom! Faktycznie. Co jest grane? Kartka tam leży. Zdjęcie. Ja pierniczak, oni wszyscy Ethan, wszyscy wyglądają jak dziadek. Travis, jakaś siostra. Chyba siostra, że tam kobiet nie było? One day the photo was taken. On the day. Travis was loud, dad was sad. Wujek Chad był niemiły, tata był smutny, mama była wściekła, Travis dużo krzyczał, dziadek się nie odzywał. Mhm. Mama, brat, ojciec i dziadek. Coś ty zrobił najlepszego! Kurwa. Nic, znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Aha. Ale to dziwne, to w tamtym domu były te pokoje. Co to był za dom? Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czyli tamten dom to był Van de Griffa? Czuję. I ten naruszył spokój uśpionego. Musi ponieść karę. Czyli przypuszczalnie uśpiony był pewnie jakimś bóstwem, do którego Van de Griff, nie wiem, się skierował i dlatego dobrze mu szło ze wszystkim. A rodzinka pewnie była czymś w rodzaju majordomusów. I... no... Czy miała pilnować, żeby nikt tam się nie pakował? No, ja przypuszczam, że wykopsnili Van de Griffa. W tamtą stronę. Choć nie, bo to i tak upadło potem, więc... Czyli jak Van de Griff padł, to wszystko... Może to dziadek chciał... No właśnie, to jest ten dom. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Aha. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. What? Porozmawia z nim. Na górę. Ale wielka chata. No. A to jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Uśpiony. Śniący. Muszą wezwać na pomoc Adamusa. O nie! Widzę powtórzoną teksturę. Zobacz, co to jest. Co to jest? Ale nie, coś tam na ścianie było. Chciałam zauważyć. Coś zostało narysowane. Toruna! Z Bloodborne. Nie pamiętam. To jest Toruna, którą ostatnio podniosłam. Travis. Gabinet ojca? Daj spokój Ethanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Hmm? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Hmm? Jak na niego patrzył? Też jak chce cię zamordować na tole? Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Ethana. Kto? I czyli skąd wiesz? Powariowaliście. Wszyscy powariowaliście. Czyli ojciec nie był zwariowany, ten ojca nie dopadło. Ojca to nie dopadło. Ojciec przypuszczalnie był spoza wiochy, że tak powiem. Spoza tej miejscowości, a że matka pewnie była, dziadek stąd byli. No i na synów się przeniosło. Ojciec był z zewnątrz, więc nie kumał czaczy.
O Jezus, widzieliście to? Patrzcie, patrzcie. A zobacz, odwróć się, widzisz? Te pęknięcia przypominają czaszki. Powtarza się ta tekstura w całym domu co chwilę. Faktycznie. Widzisz? Może tylko dlatego, że powtarza się tekstura. Ale z daleka wygląda tak, jakby na ciebie patrzyło. To nie moja wina. Nie chciałam, żeby tak się stało. Czyli to już pewnie po śmierci Travisa. Bliscy obwiniali Ethana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało Carterów, wciąż gdzieś tu było. Okej, Sherlocku, spokojnie. Aha, ciekawostka. Ty, to się robi ciekawe. No. Tylko o co chodziło z tym kosmonautą? No to była po prostu fantazja tego chłopaka. On uciekał po prostu w las po to, żeby uciec możliwie pewnie od tych swoich, tych... od swoich problemów. Uciekał w świat fantazji. Od swojej rodziny. Od swojej nudnej rodziny. Byliśmy już wszędzie? No to wygląda... Czy to... Zdjątko. Jak, co oni im zrobili? Kto ci im zrobił to zdjęcie tak randomowo ustawienie? No właśnie, kto jest, kim jest osoba, która zrobiła to zdjęcie? Nieważne kim, ale tak wszyscy stoją sobie randomowo. Dziwne. A może musieliśmy ten dom obejrzeć i potem pójść do Vandergriffów i ustawić to tamten? Nie wiem. Dobrze, jesteśmy już przed domem. Taka trochę górolska chata. Okej, okay, czyli tak. Czytam. Odkładam. I dobrze. Teraz... Tak. Dobra, teraz musimy wejść tutaj. Cześć, dzieciaki. Cześć, Ada. Na razie. Dobra, wchodzimy tutaj. Okej. Okay. Tak. Tu musi być... Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Okej. Okay. Tu będzie duży stół. Okej. Okay. Dobrze. Tu będzie... Czy tu będą schody? Tu będzie zabarykadowane okno musi być. Bajzelnik tak, bez bajzelnik. Żadnego tego. Dobrze. Okej. Okay. A, ta tekstura to jest przypadek. Okej. Okay. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj powinna być kuchnia. O, jest. Okej. Dobrze? Dobrze. Tak, tu będzie kuchnia. Okej. Okay. A czerwone to znaczy, że coś nam nie wyszło. Aha, czerwone musiało znaczyć, że źle. Na piętrze. Dość tak, logiczne. Ta sprawa, tu pokój z fotelem powinien być chyba, nie? Nie, nie, nie. To. Tak, tu będzie to. Okej. Okay. Tutaj będzie... Nie, nie, nie korytarz. Jest... Nie, nie, nie. Nie bajzy. Poczekajcie. Tu chyba był... Nie. To. Tak, tu będzie to. Dobrze. Dobra. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze, jeszcze dalej. To. Tak, tu będzie znak. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu powinien być długi korytarz, tak. Korytarz, tu będzie długi korytarz. Okay. Dobrze. Tu będzie to. Tu będzie przewrócony fotel. Jest. Dobrze. Coś jeszcze tu jest? Nie, tu już na dole nie, obiegliśmy naokoło. Przestrych nam został, tak? Boże, te czaszki zewsząd, kurczę, się na ciebie gapią. Nie wiem, jakoś nie zwracam na nich uwagę. No i tu będzie to. No i okej. Okay. No i chyba... O, poczekaj. Aha, czyli teraz musimy iść... O! Sekretny pokój, wchodzimy. Cześć, cześć, Ruwik. Hi, Ruwik! O! Jezus. No faktycznie, Ruwik. No. Co to jest? Co się dzieje? Co jest grane? Czy gościu był alchemikiem, czy jakimś innym pieprzeńcem? Czy tam był? Spójrz w górę. Spójrz w górę. Nie toperze. To sowa. Chyba tak. Grana.
Chyba wrona. Dobra, czytajmy. Dobra. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przeszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło, więc spalili dom czarownika. Lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami. Choć dom się spalił, pokój został nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. No więc... Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz. Twój telefon był. A! Przywujek sobie bimber kręcił. Taki czarownik. W tajemniczym pokoju. A-a-a. Druga kartka. Czytaj drugą kartkę. Czekaj, czekaj. Nielegalna bimbrownia w płomieniach. Daniel Josefson. To jest na północy, to się dzieje na północy. Hrabstwo Byfield. Walcząc z pożarem lasu, niedaleko Old Elgin Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła destylarnię bimbrów. Jakub Wędrowicz. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Na podstawie wielkości destylarni szeryf hrabstwa Bayfield, Hank Schaefel, wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. Funkcjonariusze natknęli się na miejscu na 2 litry bimru jabłkowego i niecałe 4 bez smakowego. Ponadto w okolicy destylarni znaleziono cydr jabłkowy oraz laski cynamonu. Policji nie udało się ustalić, kto jest właścicielem destylarni. Szeryf Schaefel oznajmił, że ogień został prawdopodobnie zapruszony przez pozostawienie do pałka papierosa. NASA wystrzeliła ATS-6. Kanabra, kuryda, NASA wystrzeliła dzisiaj z baz na Florydzie satelitę, którego uważa się za pierwszego satelitę edukacyjnego. Dzięki niemu USA mają zyskać znaczną przewagę w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej. Szóste urządzenie serii Applications Technology Satellite będzie bezpośrednio nadawało programy edukacyjne w kilku innych państwach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Australii. NASA również twierdzi, że satelita pozostanie w ciągłym kontakcie z Ziemią co najmniej przez 5 lat. A potem co? A teraz pogoda. Piździ złem. Aha, czyli Błyk dzieciak kręci. Wyobrażał sobie, że jest to... Tutaj był czarodziej. Tak, że czarodziej, a, że no tworzył magię, no mikstury, powiem mikstury, wszyscy chcieli mikstur, ale ale dziadek nie dała, stwierdził, że tak? Nie. Czyli to dziadek pędził, czy wujek? Aha, dobra. Co znaczy, że... Kim jest Chad? Wujek Chad. Wujek, przepraszam, nie, że wujek. Aha, czyli wchodziłeś tam z szafy. Aaaa. To znaczy, że nie rozumiem, że... Ta cała magiczna otoczka to jest to, co on sobie wyobraża. Czyli po tak prostu działamy rzeczy... przez empatię. Znajdujemy notatki nie, tego dzieciaka i po prostu ja widzimy bazę, to, co ten dzieciak widział. Ja tak? Czaję bazę, jak wiesz, przez co działamy. Ale tak, to znaczy, czy tu się działo coś takiego zwyczajnego, standardowego? Ale dziecko widziało to. A dziecko widziało tam magię? Czy tu faktycznie działa się, kurczę, magia? Nie mam w pojęcia. W tle tych standardów, bo wiesz, no niektóre rzeczy są spitalamy tutaj... stąd. Żadnych ptaków, ani wiewiórki? No ale mamy muzykę. A oto psia skałka, pod którą krasnale srają. Aj, co to jest trudne? O! Muka! Możesz się przybliżyć. Da. Nie przyda ci się to na wiele, ale możesz. Wyciągam szyję. Robisz tak gogle tak. Ej, no chłopaki. To jest nawiązanie do kościoła klepkowego, który jest bodajże w Bieszczadach. Kościół klepkowy, kościół model ale kościoła, zaraz, który, natura, który zazwyczaj występuje w Szwecji. Loki? Czyli to oznaczałoby, że to może być Norwegia. Bóg kłamstw? Nie no, to na pewno jest Ameryka, ale... Nie sądzę, żeby to była Ameryka. Norweskie takie jest. No, to jest, no nazwy wszystkie są amerykańskie, no. To jest Norwegia. Norweski, tak, a nazwy są wszystkie amerykańskie, no. Nazwy amerykańskie. Miejscowość ma nazwana jest amerykańska. Ale nazwisko właściciela miejscowości jest północne. To może on pochodził właśnie z północy i dlatego za nim przywlekło się to gówno do wioski. A może to oni przybyli tutaj za pracą? To opowiadanie kły, czy to nie było Fenrirze? Nie wiem. A możliwe, właśnie Fenrir. Więc... Przypuszczalnie to jest północ. Widzicie, znajomość architektury jeszcze historii daje wiele do... Nie, to jest Ameryka, pomaga. Ale może właśnie ten Van Griff przybył z północy.
I zrobił sobie tutaj takie sioło po prostu. No ciekawe, tylko te krzyże miastają, to wiesz, zdobnictwo takie typowo północne, więc... Tak, no właśnie o tym mówię. Czekaj, co jest prawosławie. Na tym, patrz. Nie prawosławie, tylko protestantyzm chyba? Hmm? No niestety, pewnie to jest coś oczywistego, co każdy powinien wiedzieć, ale... Wchodzimy do środka. Kościół klepkowy, to znaczy napomnę, dobra, że w Karpatach jest jeden, co jest naprawdę dziwne, ponieważ one występowały w Szwecji i Norwegii, w krajach północnych. No ty, bo nigdy nikt nie podróżował. Znaczy wiesz, no po prostu jest tylko jeden taki u nas. Nie ma latarki. Idę w ciemność. Pięknie to wygląda, ale... Mhm. Idziemy na dzwon. Jak spadnie Chodźmy ciało. Na... A, spadłem. Pożar powiadasz. Aha. Ktoś tu spadł. Razem z lampą. Serio? Nie ma krwi? Nie musi być. Mógł spaść, połamać kości i zlecieć tutaj. Przebił się przez parę desek, widzisz? Przebił się przez parę desek. Może przez dwa piętra. Dobra, idźmy do drugiej nawy, może tam coś było. Daj spoko, jeszcze tak się nigdy nie wkręciłem w grę. Znaczy, już tak dawno. Grałem w Undertale. Ostatnio. Nic nie poradzisz. Nic nie poradzisz. Przepraszam. To zbadaj, ale nic nam to nie dało zbadanie. Obejdźmy ten kościół wokoło. Wierzą? Jest, okej. Okay. Czyli rozbiła się lampa, ale pożaru nie było, czyli lampa nie była włączona. Krypty. Krypty. No tak. Oliwa. Wypalone zapałki, oliwa, olejarka. Rozlany olej, okrągły ślad, lampa olejowa. To co mamy? Właśnie. O, wrócił odgłos retrospekcji. Ale trzeba by ją naprawić, przypuszczam. Nie, trzeba nie. by to wszystko podstawiać. Okej. Okay. Czyli co, że schodzimy do... Ła, to szła krypta. Ktoś próbował to zamurować. Co prawa kielnia, serce segiel. Przepraszam, czy pokój Vandergriffa znaczyło, że krypta? Co? Czekaj, odwróć się jeszcze w stronę tamtego. To była krew na tym, co to jest? Ja zapytałem Skagen. Behenianska. Połamany krzyż, krzyż Nerona, runa śmierci. Symbol. Ofiara dla kapota? Jakiś kruk. Weźmy tam Odyn? Do środka, no niestety. No właśnie tak myślałam. Kruk, Odyn też typu. Nie ma chuja. Lampa nam potrzebna. Może zobacz teraz tę lampę, może da się ją nalać. Nie da się na nim zrobić. Może schodząc tam stwierdzę, że no jednak jest za ciemno, potrzebne mi światło. O! No. A, tutaj olej był wlewany. Klamka. Wrona. A, musisz tą wronę postawić. A, czyli potrzebna jest muszę znaleźć wronę. Drugą wronę i pociągnąć za wajchę. Brrr! Wiecie co? To jest takie samo uczucie, kiedy wychodzicie na przykład, nie wiem, gasicie światło w pokoju i jak najszybciej biegniecie do łóżka albo musicie przejść przez korytarz. Albo jak wychodzisz z grobu co rano. Też. A w środku oczekują, że jeszcze wrócisz. Gdzieś na cmentarzu może. O, poczekaj, jest. Kolejna plama. Ślady walki. Kilka różnych odcisków butów. Brak śladów krwi. No wydaje mi się, że to jest to jest ślad krwi. Plama krwi. Odwróć się. Coś tam jeszcze było chyba. W prawo. Aha, to nie. Dobra, idźmy ścieżką.
Kurczę, najgorzej, że... Co tam się świeci? Nie, to jest kolat. Wracamy. Nie dajmy się łatwo... Nie dajmy łatwo odwrócić uwagi. Dobra muzyka jest, chciałam powiedzieć. Muzyka jest bomba. Dobrze, że to tam pisze bliżej. Vandergriff. No nie zdziwiło mnie to. Wiesz, chciałabym, żeby trochę... Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Co? Co? Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytanie, które ci zadam. Co? Co? Ale na te pytania odpowiem w następnym odcinku. Jesteśmy w Silent Hill, prawda? Przypuszczam, że tak. Dobra, to na razie. Pa, pa.